Witajcie. W poprzednich odcinkach z serii Prawda nie mity omawialiśmy kombajny polskie oraz te z NRD, głównie Fordshity. I owszem, one będą dalej omawiane. Jednak uznałem, że pora też rozpocząć omawiane też innych kombajnów. Dlatego w tym odcinku omówimy sobie kombajn radziecki Niwa SK5. Co to był w zasadzie za kombajn, jak on powstał oraz jak był długo produkowany, o tym dowiecie się w tym odcinku. A przy okazji zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji dla mojego kanału. Wbijajcie również na mojego Instagrama, na mój serwer na Discordzie oraz moją grupę na Facebooku, gdzie jeszcze jest bardzo mało osób, a chcę stworzyć fajną społeczność. Wszystko jest podane w opisie. A my przechodzimy do omawiania tego oto kombajnu. Zanim zaczniemy omawiać dokładnie Niwę SK5, to pozwólcie, że rozpoczniemy ten odcinek od Niwy SK3. Dlatego, że to właśnie on był pierwowzorem późniejszych modeli. Otóż SK3 to kombajn, który był produkowany od 1958 roku. Dla firmy był to pierwszy niezależny opracowany kombajn samobieżny. W 1961 roku wyszedł 100-tysięczny egzemplarz tego modelu. Ale już rok później rozpoczęto produkcję modelu SK4. Który był bardziej wydajny od poprzedniego modelu o 25%. Natomiast w 1973 roku pojawił się właśnie nasz omawiany model Niwa SK5. Jeżeli chcielibyście dokładniej omówienie modelu SK3 oraz SK4, to dajcie znać w komentarzach, a z pewnością takie coś przygotuję. No dobrze, a jakie silniki występowały w tym kombajnie? Otóż w tym kombajnie występowało 5 silników. Były to przedziale dwóch mocy 100 i 120 koni mechanicznych. W przedziale 100 mocy mogliśmy mieć takie silniki SMD17K i SMD18K. I te o mocy 120 koni były takie SMD19K, SMD20K i SMD21. Wszystkie łączyło jedno. Były to czterocylindrowe, czterosuwowe, rzędowe silniki napędzane olejem napędowym. Sam kombajn był przeznaczony do koszenia, a następnie transportu masy ziarnistej do dalszej obróbki w mucarni. Dodatkowo można zastosować podbieracz, który służy do selekcji wcześniej skoszonych łodyg, które układano w zwoje. Rozmiar nagłówka może się różnić w zależności od zadania, ale projekt pozostaje niezmieniony i składa się z etui ze specjalnymi butami, kołowrotek, urządzenia do cięcia, ślimaka i przenośnika pływającego. Skrzynia biegów w kombajnu została wyposażona w 3 wałki i zestaw kół zębatych. 2 ruchome koła zębate zostały zainstalowane na wale napędowym. Pierwszy z nich był odpowiedzialny za włączenie pierwszego i tylnego koła zębatego, drugiego i trzeciego. Po włączeniu skrzyni biegów mechanizm blokujący umocował koła na żądanym położeniu. Jednak w wersji NIW w SK5 było dużo więcej. Na przykład SK5A różniła się od podstawowej wersji mocą silnika zwiększoną do 120 koni mechanicznych. Natomiast w modelu SK5AM ta moc wzrosła do 140 koni mechanicznych. Jeszcze ciekawym modelem jest SK5M1. W tej wersji akurat zastosowano nową przekładnię hydrauliczną. Ostatnim wcieleniem kombajnu Niwa SK5 była Niwa Effect. Wyposażony był w 155-konny silnik D260. Różnił się on niskim zużyciem paliwa przy wysokim poziomie operacyjnym. Ponadto ten silnik miał dobry zapas momentu obrotowego. I poza tym miał nową, bardziej wygodniejszą kabinę, która w oryginalnej wersji pozostawiała wiele do życzenia w zakresie komfortu. Dziś to już byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję dla mojego kanału. I jeżeli macie swoje propozycje na temat kolejnego odcinka serii Prawda nie mity, to dawajcie swoje propozycje w komentarzach. A jeżeli ktoś jest zainteresowany odcinkiem o Fordshity EPC24, to musi na niego trochę poczekać, gdyż jest ciężko z materiałami. Ale jeżeli ktoś jest chętny mi pomóc, to niech się odezwie. To tyle. Na razie. Cześć.